Ostatnie dni lutego, czas zatem najwyższy sprawdzić, co dzieje się na budowie stadionu Łódzkiego Klubu Sportowego przy Alei Unii Lubelskiej 2. Jak co miesiąc jest z nami pan Marek Rosa, kierownik kontraktu firmy Mirbud, głównego wykonawcy całej inwestycji. Dzień dobry. Dzień dobry. Za nami atak zimy, siarczysty mróz, intensywne opady śniegu. Jak te zjawiska atmosferyczne wpłynęły na budowę stadionu? Te ujemne temperatury spowodowały, że musieliśmy wstrzymać pracę na tydzień czasu. To pierwsze od rozpoczęcia budowy takie duże, przymusowe wstrzymanie robót, czy w jakiś sposób odbija się to na harmonogramie prac? Nie odbija się to. Prace realizujemy zgodnie z harmonogramem. Tutaj zakładaliśmy wcześniej w poprzednią zimę, w tą zimę również jakieś przestoje zazwyczaj w zimę. Te temperatury spadają i budowy są wstrzymywane. No nam w ubiegłą zimę się udało te prace realizować w sposób ciągły. W tą zimę mieliśmy, tak jak mówiłem, przestoje tylko tydzień czasu, także nie wpływa to jakoś zasadniczo na harmonogram. Co w takim razie przez te ostatnie 4 tygodnie udało się zrobić na placu budowy? Udało nam się zakończyć montaż wszystkich elementów prefabrykowanych na trybunie północnej. W tej chwili praktycznie zakończyliśmy już ten montaż. Pozostały nam do wykonania uszczelnienia tutaj trybun, ale te prace też będziemy realizować już od najbliższego tygodnia. Udało nam się zakończyć praktycznie montaż wszystkich elementów konstrukcji głównej stalowej, tutaj zadaszenia na trybunie południowej i wschodniej. Pozostałe te elementy będziemy montować po wykonaniu biurowca, tutaj na trybunie północnej. Wykonujemy sieci zewnętrzne sanitarne. Rozpoczęliśmy wykonywanie zbiornika retencyjnego tutaj przy Alei Unii. Kontynuujemy roboty murarskie w trybunie północnej, no i kontynuujemy też pracę tutaj przy biurowcu żelbetowym, monolityczne w trybunie północnej. Najwięcej uwagi poza pracami związanymi z konstrukcją dachową w tej chwili będzie zajmowała wam budowa biurowca od strony parku. Powiedzmy coś więcej na temat tego obiektu. W tej chwili zaczęliśmy tę pracę realizować przy biurowcu. Jesteśmy na etapie wykonywania fundamentów i słupów. Jest to budynek czterokondygnacyjny o powierzchni pod wynajem około 3000 m2. Czy zakończenie prac związanych z bryłą stadionu w jakiś sposób wpłynęło na zmianę liczebności załogi? W tej chwili nie, bo rozpoczęliśmy tutaj kolejne prace, już ta pogoda pozwala, także wróciliśmy do prac związanych z wykonywaniem membrany dachowej. Zwiększyła się brygada, która wykonuje prace instalacyjne. W najbliższym czasie planujemy rozpocząć wykonywanie podciśnieniowego odwodnienia dachu. W kolejnych tygodniach będziemy wprowadzać też brygady instalacyjne. Drążąc temat, zapytamy, czego dotyczyć będą prace na budowie do końca marca, czyli do naszego następnego raportu z budowy stadionu? Będziemy kontynuować prace murarskie w trybunie północnej, prace żelbetowe, monolityczne biurowca. Będziemy kontynuować również prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych, tutaj zewnętrznych. Mam nadzieję, że rozpoczną się również prace związane z wykonywaniem tynków tutaj zewnętrznych na ścianach kiosków gastronomicznych. Będziemy uszczelniać trybuny tutaj od strony murawy. Jeżeli chodzi o prace, które kibic może obserwować gołym okiem, to chyba na pierwszy plan wysuwają się w tej chwili prace związane z instalacją membrany dachowej. Tak, to będą takie prace najbardziej widoczne. Tutaj w tej chwili pracują alpiniści, montują sobie siatki zabezpieczające, także będziemy tutaj wykonywać pokrycie na trybunie wschodniej, te wszystkie elementy powtarzalne, a na koniec wrócimy do tych pól tutaj na łukach. Na trybunie wschodniej trwają prace murarskie. Kiedy możemy spodziewać się tam pojawienia choćby barierek zabezpieczających? W tej chwili jesteśmy na etapie wyboru podwykonawcy na barierki, windy, wykończenia. Także te prace będą wykonywane latem.
W tej chwili rozmawiamy, gdy temperatura pokazuje kilka, żeby nie powiedzieć kilkanaście stopni, świeci piękne słońce, czy mimo wszystko gdzieś tam z lekkim niepokojem śledzicie te prognozy pogody w obawie o nawrót zimy? Pogody śledzimy, jednak tutaj już nie przewidujemy żadnych przestojów. Wydaje nam się, że temperatury nie spadną poniżej zera. Jak zatem słyszeliśmy, po chwilowych perturbacjach związanych z warunkami pogodowymi, prace przy budowie stadionu ŁKS-u przy Alei Unii Lubelskiej 2 przebiegają bez zakłóceń, a o postępach jak zawsze będziemy informowali w kolejnych raportach. Naszym gościem był pan Marek Rosa, kierownik kontraktu firmy Mirbud, głównego wykonawcy całej inwestycji.